Dzień dobry Państwu, Łukasz Malenda. Witam Państwa bardzo serdecznie. A moim Państwa gościem jest dzisiaj Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam Pana, witam wszystkich telewizorów, słuchaczy. Panie ministrze, może zabrzmi to górnolotnie, ale czy jesteśmy bezpieczni? Pytam w kontekście tego, co dzieje się w Iranie. Panie redaktorze, jesteśmy bezpieczni i tutaj tak jak żołnierze, z którymi rozmawialiśmy, którzy służą w ramach naszego kontyngentu misji stabilizacyjnej, misji szkoleniowej w Iraku, oni podkreślają, że nic poza oczywiście tym, co się zdarzyło, nadzwyczajnego się nie dzieje w Iraku, bo ani kilka dni przed tym zabiciem irańskiego generała, czy później, gdy spadły rakiety na amerykańskie bazy, czy w tej chwili to nie odbiega to od tej codziennej rutyny. Po prostu tam jest niebezpiecznie. I no jednak normą nie jest zestrzeliwanie cywilnych samolotów. Tak, ale to już mówimy o Iranie. W Iranie polskich żołnierzy nie ma. Oni służą w Iraku, między innymi w Iraku, bo to jest Irak, Kuwejt, Jordania, tam są w ramach PKW, w ramach sojuszniczej misji, gdzie uczestniczy kilkadziesiąt państw i dwie organizacje, Unia Europejska i Liga Arabska. I przyznam się szczerze, że też dziwię się i dziwiliśmy się jako kierownictwo resortu obrony narodowej takim różnym komentarzom ze strony opozycji, bo to są często osoby, które albo były ministrami czy wiceministrami obrony narodowej, albo z obronnością są bardzo mocno związane. Zresztą, aby przeciąć wszelkie spekulacje, poprosiliśmy przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej o zwołanie posiedzenia, żeby wyjaśnić wszelkie kwestie nurtujące posłów i wszelkie wątpliwości. To posiedzenie odbyło się w ubiegłym tygodniu w trybie niejawnym i jakby przecięło wszelkie spekulacje. Ale pamiętajmy, że jednak Bliski Wschód to jest ten teren, gdzie tam cały czas wrze, cały czas coś się dzieje i pewnie no, tego spokoju przez najbliższe lata nie będzie. Odbije się na naszych kieszeniach, bo pewnie wzrosną, już w zasadzie wzrosły ceny ropy na świecie. Panie redaktorze, cena ropy jest zawsze, składa się z wielu czynników. Oczywiście to jest jeden z elementów, ta stabilizacja sytuacji politycznej w regionie, ale ja przypomnę również, że Iran ma również inne narzędzia do tego, aby też i wpływać pośrednio na ceny ropy, chociażby przypominam to, co działo się kilka miesięcy temu, blokada cieśniny Ormus, przez którą muszą przepływać tankowce, na przykład, żeby dostarczać ropę do rafinerii europejskich, więc no, tych narzędzi jest absolutnie sporo w ręku Iranu i jest też wielkim nieszczęściem to, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu, zestrzelenie ukraińskiego samolotu, gdzie zginęło około 170 niewinnych osób i też to jest też... Dużo Europejczyków, Ukraińców, no ale i Kanadyjczyków. Proszę pamiętać, że słucham jedną z takich wypowiedzi w CNN, podawano, że to był też taki swoisty kwiat młodzieży irańskiej, bo część z tych pasażerów to byli Irańczycy, którzy wyjeżdżali między innymi również do Kanady. I to jest, też pokazuje, jak takie nierozważne działanie do jakich tragedii może doprowadzić. A przypomnę, że do strącenia doszło kilka godzin po tym, jak wojska irackie zakończyły ostrzał baz na terenie Iraku i pewnie ta reakcja była swoistą obawą, że coś niebezpiecznego nadlatuje nad teren Teheranu, więc zbieg okoliczności niesamowity, bardzo smutny, bardzo przykry, do którego nie powinno w ogóle wracamy dojść. Wracamy do kraju, wracamy do naszego miasta. Najpierw zapytam o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Kwestował pan? Brał pan udział? Nie, uczestniczyłem w kwestii, aczkolwiek wspieram różnego rodzaju inicjatywy, które pomagają
drugiemu człowiekowi, czy to są zbiórki organizowane przez diecezjalną Caritas, czy moją parafialną Caritas w parafii świętej Teresy na Borkach, czy też Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to zawsze ten symboliczny grosz staramy się do puszek wrzucać, bo dlatego, że abstrahując od całej otoczki i kontekstu sytuacyjnego, to są działania, które pomagają drugiemu człowiekowi i tutaj jestem przekonany, że każdy powinien wspierać, choć powiem panu, że jestem zaskoczony, czy nie powiem, że zaskoczony, tylko tak skonfundowany całą taką sytuacją przedziwną, bo chciałbym nawiązać do tego, co działo się przez cały grudzień, niemal takie wycie celebryckie odnośnie Sylwestra i fajerwerków, wzywanie do tego, żeby tych fajerwerków nie było, bo zwierzęta płoszą się i tak dalej, później przeżywają, a przyzna pan, że światełko do nieba w tym dniu, kiedy jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, też fajerwerki, które rozbłyskują na niebie, no w Radomiu były, więc no, to jest, pokazuje, że takie troszeczkę dziwne to jest. Raz krzyczą, drugim razem ponad nie przeszkadza. Ponad 300 tysięcy udało się zebrać na tę chwilę. 60 tysięcy więcej niż w zeszłym roku, już to wiemy. To znaczy, że Radomianom są hojni. Żyje się coraz lepiej. To też pokazuje, że też działania, które są podejmowane, które zasilają kieszenie mieszkańców naszego miasta. Trzeba by pogratulować prezydentowi Witkowskiemu chyba, bo Panie redaktorze, proszę pamiętać, że każde działania, które wpływają na to, że mieszkańcy Radomia mają więcej w swoich portfelach, trzeba się z tego cieszyć, bo przypomnę jeszcze kilkanaście lat temu, czy nawet jeszcze kilka lat temu, kiedy stopa bezrobocia w Radomiu przekraczała w sposób znaczący 20%, przypomnę, w Szydłowcu największe bezrobocie w Polsce, ponad 40%, kiedy przyzna pan, że było wiele osób, które oczekiwały pomocy ze strony gminy i ze strony państwa, te niesamowite kolejki przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, to też pokazywały sytuację ekonomiczną mieszkańców naszego miasta. Dziś jestem przekonany, że jest to o wiele, wiele lepiej. Ja przypomnę również, że sam fakt realizacji programu Rodzina 500+, to są miliardy złotych, podejrzewam, że teraz już jest to około, czy grubo ponad 2 miliardy złotych, które trafiły do mieszkańców ziemi radomskiej. Plus? Nie, panie redaktorze, proszę nie wyciągać takich pochopnych wniosków. Ja tylko chcę powiedzieć jedno, że przede wszystkim mieszkańcom Radomia pewnie żyje się coraz lepiej, skoro są bardziej hojni, bo to jest zawsze taka przełożenie, że jeżeli żyje nam się lepiej, mamy więcej pieniędzy w naszych portfelach, to i chętniej wspieramy, chętniej pomagamy drugiemu człowiekowi. Pewnie to jest też zagadnienie dla socjologów na jakieś zagadnienia. Zostawmy socjologów, bo tych pieniędzy w portfelu może jest troszkę więcej. Przywoła pan prezydenta Witkowskiego. No jeżeli pan prześledzi na przestrzeni chociażby ostatnich 10 lat, jak kształtował się budżet, no to dzisiaj mamy praktycznie, czy prawie dwukrotnie wyższy budżet niż 10 czy 12 lat temu. To też pokazuje... No i olbrzymie zadłużenie. Do budżetu już za chwilkę dojdziemy, ale w kontekście chociażby tych pieniędzy w portfelu będzie potrzeba ich więcej, bo poza tym, że zdrożeje prąd, to zdrożeje także i wywóz śmieci. W Radomiu nadal nie wiemy o ile. Panie redaktorze, ale pamięta pan, a tutaj złośliwie chciałbym wrócić do roku 2018 i do schyłku wyborów samorządowych. Wtedy to właśnie, pamięta pan, kiedy odbywała się taka rozgorzała dyskusja na temat cen wody w Radomiu. I przypomina sobie pan, że wtedy to w 2018 roku okazało się, że Radomianie, choć dochód mają o wiele niższy niż mieszkańcy Warszawy, czy dochody, przychody na gospodarstwo domowe, to za wodę płacą o wiele więcej niż mieszkańcy Warszawy. I później prezydent Witkowski wyszedł i w taki koncyliacyjny sposób powiedział: słuchajcie, polecę prezesowi wodociągów, żeby cena wody została obniżona. No i mamy rok 2020, minęło ponad rok, ponad 12 miesięcy i cena wody w Radomiu, jak była droga,
tak jest droga. No, to pokazuje też działania obecnych władz. Przypomnę również śmieci. Śmieci, z którymi jest problem. I tutaj w tym studiu u pana w czasie rozmowy kilka tygodni czy miesięcy temu podkreślałem, że było wielkim błędem, że Radkom, który jest odpowiedzialny za kompleksową gospodarkę odpadami w Radomiu i regionie, bo to jest instalacja regionalna, praktycznie nie przystąpiła czy nie wygrała przetargów w poszczególnych obszarach tutaj w Radomiu. Można je przegrać. No tak, panie redaktorze, ale mamy swoją spółkę, która nabyła sprzęt, wielkimi wyrzeczeniami za szereg milionów złotych kupiła samochody, nowoczesne samochody, zatrudniła ileś tam osób dodatkowych i w żadnym okręgu tutaj w Radomiu firma Radkom nie świadczy usług na rzecz miasta. Świadczą usługi na rzecz mieszkańców gmin okolicznych, podradomskich, a nie w Radomiu. Czyli tak, my płacimy za Radkom, utrzymujemy Radkom, dofinansowujemy Radkom, a jeżeli chodzi... Spółka powinna się utrzymać sama. No tak, panie redaktorze, mam nadzieję, że tak jest, że jest wynik firmy zbilansowany i jest firmą dochodową. Mam nadzieję, jeszcze raz powtórzę. To znaczy, jaka byłaby alternatywna panie redaktorze, przede wszystkim, kiedy mamy narzędzie w ręku, czyli mamy podmiot, który świadczy usługi, kompleksowe usługi, to możemy również regulować cenę. Dzisiaj jesteśmy skazani na podmioty zewnętrzne i dzisiaj wiadomym jest, że firmy żądają coraz więcej za wywóz odpadów. Ale nadal mniej od Radkomu. Panie redaktorze, tylko proszę pamiętać o jednej rzeczy, że ktoś zdecydował o wprowadzeniu przepisów unijnych dotyczących segregacji. Odbyło się to w roku 2014. Jako żywo Prawo i Sprawiedliwość w roku 2014 nie rządziło. Jeżeli dzisiaj ktoś obarcza winą rząd Prawa i Sprawiedliwości, że opłaty za wywóz odpadów stałych są tak duże, czy wzrastają. 2020. No i właśnie widzi pan, było dużo czasu, żeby się do tego przygotować. Jak władze Radomia się przygotowały do tego? Przypomnę panu, panie redaktorze i słuchaczom i telewidzom, że kwestia dotycząca wywozu odpadów jest kwestią permanentną, która pojawia się w Radomiu. I przypomnę panu również rok 2018, w momencie, kiedy odbywała się kampania wyborcza w wyborach do Rady Miejskiej, jak również i wyborcza kampania prezydencka. Kiedy co się stało? Kiedy prezydent polecił obniżyć cenę odpadów, żeby wygrać wybory, no bo to jest tylko działanie absolutnie pod publiczkę. Czy tak było? No, tak było. Państwo w tej chwili rządzicie miastem. Macie większość w Radzie Miejskiej. Nie, panie redaktorze. Miastem rządzi prezydent Radomia i to jest... Rada Miejska nie ma nic do powiedzenia. No ale to jest tak samo jak z budżetem. To jest tak samo jak z budżetem. Pamięta pan w zeszłym prezydenta roku, na widelcu. Pamięta pan, panie redaktorze, w zeszłym roku, jak była dyskusja nad budżetem, kiedy to prezydent Radomia wyszedł przed mikrofony radomskich dziennikarzy i powiedział, słuchajcie, przez ten zły PiS nie będę w tym roku organizował Sylwestra w Radomiu, bo dlatego, że nie uchwalili mi budżetu. Pamięta pan taką narrację? Braku pieniędzy. Było Sylwestra, bo nie było budżetu. Przypominam panu również, że wtedy to dyrektor kancelarii prezydenta wskazywał jednoznacznie, czy prezydent też o tym mówił, że no jak radni by chcieli, to by zmodernizowali, czy znowelizowali budżet. Radni przedstawili swoich kilkadziesiąt poprawek do budżetu. Wtedy się zaczęło wielkie larum, że no jak to, poprawki do budżetu to nie będzie na to, jakim prawem radni zgłaszają poprawki do budżetu i zabierają z innych obszarów budżetowych. I co się stało w tym roku? Radni przygotowali szereg poprawek, około 60 propozycji poprawek do budżetu miasta. Zgłosili prezydentowi prawie półtora miesiąca wcześniej, żeby prezydent mógł się z nimi zapoznać, żeby prezydent mógł przegadać te poprawki również z radnymi. Przez półtora miesiąca te poprawki leżały na biurku prezydenta. Teraz zostały przedyskutowane. Nie, panie redaktorze. Nie, półtora miesiąca poprawki przeleżały na biurku prezydenta. Ale prezydent nie zrobił. Panie redaktorze, nie.
No ale co w styczniu? Budżet został. Ja już tak mówiłem. Panie redaktorze, budżet został zgłoszony 15 listopada, bo taki jest obowiązek ustawowy zgłoszenia budżetu. Czy te propozycje, które przez półtora miesiąca leżały na biurku prezydenta Witkowskiego, znalazły chociaż w minimalny sposób odzwierciedlenie w budżecie? Nie, bo prezydent dąży do zwarcia. I teraz znowu jest ta sama narracja, która była dokładnie rok temu, że radni mogą poprawki zgłosić do budżetu, że mogli zgłosić poprawki do budżetu. Tylko, no mogliście państwo i przegłosować no tak, wszystko, tylko, co chcieliście, tylko każda jedna, to ale wykonać. Każda jedna poprawka, która dzisiaj zostanie zgłoszona i wpisana do budżetu przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, będzie skutkowała wielkie larum, bo skądś te pieniądze trzeba będzie zabrać. A drugi rok z rzędu znowu nie było Sylwestra. I jakoś w tym roku nikomu to nie przeszkadzało, nawet nie było odnoszenia. Ja z kilkoma osobami rozmawiałem, które uczestniczyły na tych wydarzeniach 31 grudnia i są zdziwieni, że po raz kolejny nie było w Radomiu Sylwestra. Inne miasta, mniejsze, większe organizują tego typu wydarzenia w Radomiu, jak zwykle nie. Może prezydent już nie chce się spotykać z mieszkańcami Radomia właśnie przy okazji takich wydarzeń. Może mu jakoś tak nie po drodze, aby świętować Nowy Rok z mieszkańcami Radomia. No ale zobaczymy, czas pokaże. Panie redaktorze, budżet bez wątpienia Radomia jest ważną kwestią i jeżeli radni nie uchwalą budżetu, to pewnie przyjmie go RIO, Regionalna Izba Obrachunkowa i będzie to budżet stabilizacji, gdzie prezydent będzie mógł zarządzać miastem tak jak zarządza, będzie mógł wydawać pieniądze tak jak wydaje, oczywiście poza tymi propagandowymi wydatkami, bo to zostanie pewnie obcięte, ale inne kwestie, które są zapisane w budżecie, na pewno będą realizowane. I jeszcze jedna kwestia. To już musimy naprawdę kończyć. W budżecie jest bardzo ważny element, czyli kwestie dotyczące wywozu nieczystości, czyli kwestie śmieciowe. Ten budżet, czy radni przyjmą go, czy nie przyjmą go w tej wersji, która jest dzisiaj, on jest budżetem niebilansującym się. To jest budżet, który zostanie i tak zakwestionowany przez Izbę Obrachunkową finalnie, bo będzie brakowało kilkudziesięciu milionów złotych, bo system śmieciowy się nie spina i miasto musi dołożyć środki finansowe na ten cel. Wiceminister Obrony Narodowej, Prawa i Sprawiedliwości był moim gościem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia i usłyszenia.